Krzysztof Głowacki z nami, witam cię Krzysztof. Ostatnio rozmawiałem z Arturem Szpilką i powiedział, że jak skończył karierę bokserską, jak skończył z boksem, to się czuje lepiej psychicznie, odpoczął głowa, odpoczęła, jak to jest u ciebie. Jak ci się teraz wiedzie w życiu? Witam serdecznie, tak. Fajnie jest, no super, odpoczywam. Też zajmuję się treningami, także prowadzę seminaria, także jest naprawdę super. Ale seminaria bokserskie, rozumiem. Tak jest, seminaria bokserskie. No inne nie, bo innych jeszcze nie umiem. Jak wygląda teraz twój status tak dokładnie? No bo były takie sprzeczne komunikaty, że zakończyłeś karierę, czy zawiesiłeś karierę, jak to u ciebie z tym boksem jest? Bo o boks cały czas pytam. Jak na razie to rozwiązałem tylko kontrakt z grupą Knockout Promotion. Jestem wolnym zawodnikiem, także jeżeli by się jakaś fajna oferta pojawiła, czy jakaś fajna walka, to jestem jak najbardziej na tak. Czyli nie, to nie jest takie definitywnie zawieszenie na kołku. Być może jeszcze cię w ringu kiedyś zobaczymy, tak? No, mam nadzieję, że tak. No zobaczymy, ale mówię, to musi być fajna walka, fajne jakieś nazwisko, bo tak to nie chciałbym z jakimś średnim, bardzo mocno średnim zawodnikiem czy coś, to bym nie chciał wracać ani nic. Ale no nigdy nie można powiedzieć nie, bo nie wiadomo, co to w życiu, wiesz, człowieka czeka. No właśnie, nie można mówić nie. Chyba kiedyś sobie nie wyobrażałeś, że będziesz w MMA startował, a takie chyba masz plany. Jakie masz w ogóle teraz plany sportowe? Już nie pytam o go dokładnie federację, coś tam się możemy domyślać, ale to powinno ogłaszać federację, dla której będziesz walczył. Jakie masz plany sportowe? Ja nie chcę gdzieś tam wybiegać przed szereg, to poczekać, wszystko dogadać i wtedy fajnie, jak to federacja ogłosi. Są jakieś wstępne rozmowy, tylko tyle powiem, jeśli chodzi o MMA. A tak to mówię, zajmuję się na razie treningami. Czyli jesteś zawodnikiem MMA, powiedzmy teraz inaczej, szykujesz się do walki MMA? No zawodnikiem to ciężko powiedzieć, żebym był zawodnikiem, to może za parę lat mogę być, a na razie to jestem po prostu uczniem MMA. Ale szykujesz się do walki MMA, tak? To nie jest tajemnica. Tak. Dokładnie. Mhm. Jak się podoba ten trening MMA? Czym to się różni od boksu? Jak sobie radzisz z kontuzjami? Bo słuchaj, no nie jest tajemnicą, że miałeś problemy z różnymi kontuzjami w boksie. Jak teraz to wygląda w MMA? Tu masz troszeczkę inne treningi i siłowe i w ogóle, także wzmacniałem te mięśnie, gdzieś tam doskwierały mi na przykład plecy, co zrobiliśmy, robimy dużo martwego ciągu właśnie i technicznie zacząłem robić, także bardzo fajnie mi się to pozmacniało i teraz mi to nie doskwiera, także jest duża, duża poprawa. Treningi, co jak treningi, no coś nowego w ogóle, tak mi się podoba, to bajka w ogóle jest, tak? W boksie to przez 3 miesiące cykl cały przygotowania 3-miesięcznego znałem od podszewki, wiesz, wiedziałem co idę na trening, co będę robił, co jutro będę robił, co wieczorem będę robił, a tutaj nie wiem tak naprawdę nic i wszystko dla mnie to jest taka nowość, wiesz, to także jeszcze dużo, naprawdę bardzo dużo nauki przede mną, no i jest taki zapał dzięki temu. Mhm. Czyli coś nowego zupełnie. A powiedz, jak dużo masz do zrobienia w tym MMA? Czy zdałeś sobie sprawę, jak to inny jest sport? Bo na przykład walka Kamila Łaszczyka pokazała, że no, to jest zupełnie inna dyscyplina. Nie wydawało się, że tu sportowiec wychodzi do frika. W ogóle, to jest w ogóle inna dyscyplina, także nawet ja ci powiem, jak masz dobrą obronę nóg, to i tak to ci nie pomoże. Bo zawsze gdzieś tam się zagapisz, pamiętaj, nie wiem, druga, trzecia runda, gdzieś tam ci troszeczkę, wiesz, cię spompuje mięśnie, czy coś sił ci zabraknie, to zawsze ktoś ci wejdzie w nogi. Także to jest w ogóle inna dyscyplina, także tu nie ma co porównywać. A na czym ty pracujesz? Bo czy skupiasz się tylko na MMA, zakładasz, że boks już jest okej, boks masz mistrzowski, byłeś mistrzem świata, czy nie na przykład kickboxing również robisz? Tak, również robię kickboxing u trenera Rogali, także cały czas robię kopię, okupuję te nogi, także staram się wysoko kopać, także zobaczymy jak to będzie. Aha, a tę walkę Kamila Łaszczyka oglądałeś, bo to chyba cała Polska bokserska żyła tą walką, czy się obroni, czy się nie obroni, w ostatniej chwili to pięknie wygrał, jak ty to widziałeś? Tak, oglądałem. No właśnie tutaj pokazali, że właśnie, wiesz, obrona nóg to nie wszystko, to nie wystarczy, bo jak ktoś cię obalił, to trzeba jeszcze umieć wyjść z tego. Także no dużo pracy jeszcze przed Kamilem, jak chce tam walczyć. Także, a dla mnie nauka na przyszłość, wiesz, na jego błędach na przykład, co mam robić, żeby nie powtórzyć tych samych błędów. Mhm. Krzysztof, wróćmy do boksu, bo już trochę minęło czasu od tej porażki z Riaka. Miałem okazję cię przez chwilę widzieć w szatni po walce, byłeś strasznie rozgoryczony i rozczarowany. Czy wracałeś, miałeś chęć w ogóle wracać do tej walki i zastanawiać się, co tam poszło nie tak?
Nie chcę wracać w ogóle do tej walki, po prostu przegrałem, byłem gorszy i tyle. Ta walka jako samo wydarzenie, przegrana walka to było coś, co zdecydowało, że na razie postanowiłeś ten bok zawiesić, czy nosiłeś się z tym zamiarem, od jakiegoś czasu powiedziałeś sobie, że to jest ten sprawdzian taki. Po prostu pokazało mi, że już do walki Mistrzostwa Świata to nawet nie mam co marzyć, gdzieś tam myśleć o tych walkach. Także, a tak walczyć na półgwistkę, to wiesz jak to jest. No zobaczymy. Na razie wolę był chyba raczej MMA i tyle. To też wcześniej ty nie miałeś zwyczaju takich rzeczy mówić, też się o tym nie mówiło, no, ale chyba nie jest tajemnicą, że te przygotowania takie nie były idealne ze względu na kontuzję. Prawda? Tam chyba prawie nie sparowałeś tej walki. No tak, tak. Z parych partnerów też nie było. Później gdzieś tam jakieś kontuzje dostałem, bo to było cały czas, widzisz, no miała być walka koniec października, miała być listopad, miała być grudzień, a ja od września cały czas w ciężkim treningu byłem. No i dla mnie to przesuwanie tej walki to było no, bardzo dużą niekorzyść. No i w grudniu połapałem kontuzję, poodnawiały mi się. Wiesz, jakby była ta walka koniec listopada, czy jeszcze ten połowa grudnia, to by było super. No ale że to było koniec stycznia, no to... Ale to nie ma co rzucać na kontuzję. Jest to po prostu, tak było i tyle. Krzysztof, miałeś wiele pięknych walk, no ta walka z Hukiem to jest absolutnie, nie wiem, dla mnie to jest chyba największe zwycięstwo w historii polskiego boksu, bo to była taka, wiesz, dramaturgia, stawka, pokonany gość, który miał przejść do historii. Którą ty walkę wspominasz najlepiej? Jakie masz takie najpiękniejsze wspomnienie z boksu? Najlepiej walkę? Chyba najcięższą walkę, czy jak, to znaczy najcięższą, nie najcięższą, tylko taką fajną walkę to z Wasowym, wiesz? W Chicago fajna walka to była, wiesz? Naprawdę ciężkie, bardzo ciężkie wtedy przygotowania były. Ja naprawdę sparowałem 4-5 zawodnikami, 12-13 rund naprawdę i to na sparingach biłem po 130 ciosów w jednej rundzie. Także naprawdę i to była chyba taka najlepsza dla mnie walka, wiesz, z Wasowem. A porozmawiamy chwilkę jeszcze o tym huku, bo ten po huku stałeś się sławny na cały świat. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ta dramatyczna szósta runda, w której padłeś na dyski, ty w ogóle pamiętasz cokolwiek z tego starcia? Bo potem ruszyłeś do jak byk do przodu. Chyba nikt się nie spodziewał huk najbardziej tego. Nie no, szóstej rundy to nie pamiętam, to ci mówiłem już chyba. Nie pamiętam do dzisiaj tej szóstej rundy. Wiesz. A że ruszyłem, no to gdzieś tam siła charakteru, to gdzieś wiesz... Pracujesz, to wypracowujesz to na ulicy chyba, także to tak samo gdzieś tam samoczynnie poszło. Wiesz, ja oglądałem też jego walki wcześniejsze, przed walką jak się szykowałem, analizowałem jego walki, co on robi, jak trafi przeciwnika, co robi, jak on zostaje trafiony. Także wiesz, widziałem, że jak on trafiał kogoś, ktoś padał, wstawał, to on szedł dobijać, od razu szedł otwarty. No i to była jedyna szansa, żeby od razu uderzyć lewy sierp, jak on podejdzie, zbliży się. I wiesz, to był chybił, bo trafił, wiesz. No to różnie mogło bywać, bo jakbym ja nie trafił tym sierpem, to zaraz bym je skończył. Także wiesz, po prostu trzeba było zaryzykować. Gdzieś to też przepracowywaliśmy z Fedorem Łapinem wtedy i tyle. No. Dobrze się po prostu przygotowaliśmy. Odrobiliśmy lekcję, o tak. Mhm. A ta końcówka walki, ty miałeś wiarę w zwycięstwo jeszcze tam, bo wiadomo, no, zawsze warto mieć wiarę w zwycięstwo, ale jak to wyglądało z twojej perspektywy, jak wychodziłeś do 11 rundy? Ja między 10, nie, czekaj, przepraszam, między 9 a 10 rundą do trenera powiedziałem, że już jest mój, to jeszcze tylko chwilka, kiedy padnie. A, to ciekawe. No, ja już czułem, że on słabnie po prostu, że już ma coraz mniej sił. Bo wiesz, przede wszystkim czujesz po sile uderzenia, jak bił w pierwszej rundzie, jak był w piątej rundzie, jak bił w dziewiątej. Także wiesz, wszystko już szło, że mogłem być otwarty, bez gardy i tyle, nie? Także wiesz. No i widać było też, że już zaczął być bardzo mocno ciężko oddychał, zmęczony. Mhm. A tak a propos tej siły ciosu, to który z twoich rywali był najmocniej w całej twojej karierze? Chyba on. Hook. Z Diabeł, z którym sparowałem, Diabeł. Bardzo mocno. Diabeł chyba był taki najsilniejszy, jak sparowałem. A z walk to Hook raczej. Hook. Okoli też jeszcze. To znaczy, jest to inna siła jakoś u kolegów była taka, ale to nie była taka aż jak tam, nie? Tam to jak dostałeś, to naprawdę aż, wiesz, łokcie bolały.
A łusek? Łusek nie, łusek nie. Łusek to chyba najsłabiej bił, ale najwięcej za to. To nie było widać, skąd multum leciało, wiesz, z każdej strony, kurde, także tutaj on miał inne walory swoje, nie? Ty jesteś zdziwiony tym, co on osiągnął w boksie, bo pamiętasz, jak wychodził do ciebie, to wielu kibiców wierzyło, że ty jednak z nim wygrasz, a to, co on potem wyrabiał na tych zawodowych ligach, to jest kosmos. Ja jestem w szoku, ładnie, rozwinął się bardzo ładnie, także wiesz, no fajnie, fajnie. A myślisz, że Sfury ma szansę? Sfury, no pewnie, że ma szansę, kurde. Także wiesz co, on psychicznie naprawdę jest dobrze nastawiony, kurde, widzisz, niepokonany. W cruiser wszystkich pobił, kurde, tu w ciężkiej, kurde, ma trzy pasy, to coś pięknego. No to on jest nie do przejścia psychicznie, wiesz? A tu widzisz, w boksie to 90% to głowa. No to też twoje walki pokazały, zwłaszcza te takie te zwycięskie. Kilkanigam na przykład tam, to też była trudna walka dla ciebie z takich względów zdrowotnych, nie? No, była bardzo trudna walka, tak, z celu zdrowotnych. Jeszcze jak 11 była, powiem, na dół, to kurde, naprawdę było bardzo ciężko.